Wodz wita w kolejnym filmie z gry Elden Ring, ale wszystko to omalenia. Jak widać, oczywiście tradycyjnie na początku każdego takiego filmu muszę znaleźć jakąś malenię i ją pokazać. I cóż, ostatnio skończyło się, jak tutaj przez 40 minut się męczyłem z malenią smoczym miejscem. Przez to, że oczywiście fajnie działało namierzanie kamery, kiedy sobie malenia latało na tym zepsutym terenie. I cóż, generalnie dzisiaj planowałem właśnie zrobić tak, że najpierw sam ją zabiję i potem zacznę nagrywać już Lyandel, ponieważ prawdopodobnie właśnie zająłby mi to kilka prób, już nie chciałem, żeby ten film wyglądał tak jak poprzedni, ale nie, przyszedłem tutaj, zabiłem ją za pierwszym razem, więc... Ech, no cóż, ominęła was ta walka. Generalnie było właśnie parę takich stresowych sytuacji, gdzie z tą kamerą znowu odwalała. Był też taki jeden moment, gdzie w ogóle tutaj na torencie bez miejsca przed waterfallem uciekałem, ale generalnie to walka sama git wyszła. I w sumie... Nie wiem, czemu tak za pierwszym razem być nie mogło. Jedyne co odróżniał to takich normalnych podejść to muzyka w tle, więc by the way, jeśli ktoś ma problem, to tak, to jest klucz. Na pewno. To nie tak działa. O, nawet nie wiedziałem, że mam. 10 butelek, ładnie. Tak, chciałbym level. Chciałbym. Choć no, 150 stracić to już akurat tak słabo by było, więc... Jeden raz tylko sobie zrobimy. Tylko jeden. Milion runien. Ładnie. Będzie fajnie. Tak, w sumie też trochę noży wyrzucałem. Będę musiał kupić nowe. No, to teraz będę mieć pieniądze zaraz potem, więc spokojnie. Na luzie. Więc szybko sobie skaczemy, uzupełniamy zapas noży i eksplorujemy Lyandel. Tak, myślę, że do Godfrey'a co najmniej dojdziemy. Jeszcze jak go szybko pokonać, żebym miał miejsce na kolejny talizman, no to właśnie nam się staminka zwiększy troszkę. W sumie sprawdzałem, czy... Bo tutaj mamy, załóżmy, 55, to bardziej do mnie przemawia. Załóżmy, że sobie to nałożę. Nie, okej, okay, tak nam to nie działa. To się zwiększa, ale już nie koniecznie to. No w sumie tak, co ma sens, ponieważ no wtedy na tym wymaksowanym letnim słowach to by nie działało faktycznie. Nie wiem, jak dla mnie przeliczanie tego... Wolę się w to nie bawić, jakoś na tej podstawie tego nie rozpoznaję, jak już to na podstawie statystyki, bo to jest już długości paska. Nawet inaczej to się kalkuluje w każdej jednej statystyce, żeby sobie znaleźć taki jakiś uniwersalny klucz do tego i potem wszystko łatwo ogarniać. Ale dobra, już mniejsza o to, skaczemy. Okej, więc zapraszam na minutę badania i machania mieczem. Tę drogą możemy wykorzystać ten czas, żeby się zastanowić sam dokładnie w Lyandel nasz dokładnie słowo może spotkać. Jak tam jest zagęszczenie maleni. Na samym początku to mamy dużo tych maleni, tych co te bańki tworzą. Jakby takich okrągłych. Ich tam parę jest, aczkolwiek są w dosyć sporych w miarę odstępach nawet. I tam chyba bazowo winda jest przyzwana, więc sobie myślę, że droga do windy nie będzie jakoś mega problematyczna. No tutaj zjeżdżamy na dół, mamy tam kilka przy ścianach. Ale tam są chyba, nie wiem, z 3 czy 4, więc przechodzimy do tego holu. Tam sobie przechodzimy... Mnie bardziej nam się wtedy właśnie opłaca tymi frontowymi drzwiami niż tymi bocznymi, bo tam normalnie są właśnie trzy sobie... siedzą ci wrogowie i łatwo ich ominąć, a potem zbackstabować tego rycerza. Więc w tym przypadku właśnie będziemy musieli zrobić to chyba na odwrót. Potem sobie biegniemy prosto do miejsca łaski. Nie, akcja tam chyba będzie... Znaczy, jak już skipniemy właśnie tą pierwszą część, to potem już chyba będzie prościej. Ponieważ właśnie tutaj nawet gorsi są ci rycerze z Lyandel z tymi łukami elektrycznymi wielkimi. Dobra, więc sobie kupmy parę noży i wydajmy levele. Miałem noży 13, miałem chyba z tyle. To nie wiem, 27 sobie kupię powiedzmy. Nie 627, tylko 27. Ot, enough. 10 wydane. Trochę mamy na levela.
No i właśnie tak jak mówiłem, chyba na razie nie będę w ogóle w mistycyzm teraz inwestował, ponieważ mam trochę zakłamane spojrzenie na to. Jak już ogarnę roba, to wtedy użyję sobie tej łzy larwy i sobie wszystko tam wyskaluję, jakbyś powinno. Sobie długo, ile jest leveli w ogóle? 5. O, to teraz już na wolno wpada. 5 leveli, 2 punkciki. Raczej w damage'a. Okej, jak nam się najbardziej opłaca? Jak wszystko w zręczność to 50-22. Nie wiem, dajmy tak. 51-23. No, już się nie opłaca inwestować w zręczność. 51-23. Ciągle tak samo. 21, to tak to odpada. A to i tak to chyba będziemy musieli tak to w miarę mniej więcej zostawić. Ale myślę, że powyżej tej 80 to już zręczności nie będzie sensu zwiększać. I co, 71. Praktycznie połowę sobie to zmniejszyliśmy. No dobra, no to wchodzimy tutaj. Się przekonamy, jak to moje teoretyzowanie o poziomie trudności samego przejścia przez Lionel się sprawdzi. A więc biegniemy. A więc biegniemy. Idą do góry. Hop, hop. Wyżej po prostu. Okej. Okay. Daję medium. Na pewno się przyda. Niezwykle. Wcześniej mi się wydawało. O, już tutaj samolenie. Dzień dobry. Okej, z pierwszym łatwo. Drugą też łatwo. Czy ktoś z was daszuje? Nie. Tutaj jest, że jesteś. Okej. Tutaj już łaska, więc prosto. Dobra, na razie luźno. Aczkolwiek już za chwilę mamy ich nieco więcej. Jadę medium zresztą. Jestem ciekaw. Jakbym zrobił mocnego jump attacka podwójnego. Spada! Powiedziałem spa. Fuck, ja zaraz spadnę. Aha! Okej, jednak ona spadnie! To jest najgłupsze przerywanie u tej faula ever. Po prostu spadła sobie z półki. No a gdyby to się nie stało, no to miałbym taki mały problem. Nie powiem. Tutaj był chyba jakiś kamień, co pamiętam? Nie, runa. Okej, okay. Może au być, nie widziałem tego. Okej, okay, tutaj był kamień, chyba. Nie, też runa. A to jest jeszcze tylko jedna malenia i szybko do windy. Okej. Okay. No to spokojnie, aczkolwiek tam przez dłuższy czas nie będzie żadnej łaski, więc muszę dosyć szybko przebiec. A tam maleni trochę będzie. Nie wiem, czy by mi się nie opłaca na ulicę gdzieś tutaj zaskoczyć i tam spróbować znaleźć przejście. No i zazwyczaj przechodziłem przez ten budynek. Ale nie, okej, okay, bo to aż tak sobie mogę skrócić. Nie, okej, okay, to znacznie lepiej, tak, faktycznie. Nie wiem, zwykle przechodziłem, bo zawsze tam jakieś drobne itemy były. Więc się opylało. Ale tutaj nie ma sensu ryzykować. Dobra, w którą stronę był ten balkon? W tamtą. No bo tu jest ten Aid tej malenia i tu już jest rune, to pamiętam. Tak, świetnie, kiedy moja pamięć odnośnie przedmiotów leżących na ziemi jest fatalna. Tutaj może zaraz zabijemy to malenie. To najpierw łaska. Może nam dać trochę ją. Choć wątpię, żeby wystarczająco, żeby levelować. No raczej nie. W ogóle zobaczmy jaki jej wigor. Czy ty jesteś tą właściwą malenią? Au. Czekaj, bo ściana tu jest. Ja sobie odpocznę tylko. Iż. No, odpocznę sobie w śmierci. Nawet nie wiem, czy to jest ten, ta malenia boss, czy nie. Teraz sobie zobaczymy znowu. Znaczy, no nie będę tutaj za dużo spędzał na walkę z nią, ponieważ nie to jest celem tego filmu, ale tak sobie chcę po prostu na szybko zobaczyć. Dlaczego tak mało życia? To tak na serio? Co? Znaczy rozumiem, że ona może tak ze stanu blokować, ale ja byłem jeszcze w trakcie animacji rolowania. Czy ja na tej płytce serio się zaciąłem?
Wow, nie, okej. Okay. Do walki z Mario trzeba mieć po prostu perfekcyjne podłoże. Dobra, już zobaczyłem, co chciałem. Możemy iść dalej. Nie, górą. Dołem? Nie, tędy też można przecież dojść, oczywiście. Ej, co ty robisz? Jeszcze się przesuń z mojej dyry. Uff. Dasz niknięty. Okej, okay, no już tutaj nie wyjdziecie. Nie możecie strzelać jak normalnie rycerzy Jazz Lyandell, więc łatwo z wami. Moja słyszy Skarabeusza gdzieś tutaj jest. Ale nie wiem gdzie. Dobra, w końcu item, który dobrze pamiętam. Zaj będzie łuk kliniczny. Jej. Choć tak sobie nie mamy wielkie runy. Akurat by się przydała. Czemu ja wcześniej tego nie zrobiłem? Wiesz, no nawet. Okej, okay, chciałem pokazać, jaki mamy teleport, ale zapomniałem, że male nie mają, kurcze, się nie antrygerują, więc nie mogę teraz wam pokazać. Serio? No, come on, daj! Okej, okay, uff. No i sądziłem, że aż tak szybko zaatakuje. Idź sobie, nie mam teraz na ciebie czasu. For bringing here and thus I shall to farewell. I shall leave. I wish you you have I have no. No ja w sumie. Po co na to mówi? I tak do mnie wróci, jak już pokonam mojego gota. Da mi ten talizman. Potem znowu się zespi, żeby się spalić przy drzewku. A w sumie to. Fla, gdzie ja zginąłem? Że ja ją nie zabiłem. Ja. Super, zapomniałem o tym. Już mi się nie chce wracać. W każdym razie co do wielkiego runu, to. Przecież ja mam tutaj teleport. Wystarczy tędy przejść, stepnąć się i już to aktywować. Bo w sumie jest jeszcze jeden problem z tym, ponieważ runów to ja mam trzy. A umówmy się, że na walce z maleniami się ginie dosyć często, zwłaszcza przez teren. Więc w sumie to chyba i tak nie ma większego sensu, to prawda? Zdobędę tego Golden Seeda. Nawet za cenę życia. I tak mam ze. I właśnie moje 70 tysięcy on poszło sobie znikać. No i tak bym po niej nie wyjdzie. Więc no, a ty. No dobra, załatwimy sobie. Nie wiem. Czy jest sens wchodzić o. Tu? W sensie do tego. Do okrągłego stołu. To są chyba jakieś fajne kamienie, możemy tam nawet wejść. A, dobra, co nam szkodzi. Ale nie tam żadnych nie spotkamy. Spotkamy tylko pieski na wejściu, ale je to można ominąć. W sumie jak my stoimy z kamieniami? Wiem, że zaraz będzie dzwonek kolejny, ale jestem ciekaw, jak na razie to wygląda. Mamy dwie szóstki. To nie, możemy ulepszyć czy nie? Mamy już piątki tutaj wymaksowane? No, w sumie na tym drzewie nie będzie wesoło. Tam jest ich naprawdę dużo i jest mega mało miejsca na role. Nie wiem, zobaczymy. Ale przynajmniej jest tam chyba Maryjka tuż przy. To. Wejściu do bossa, więc jak już to jeden raz zrobimy, to potem nie będziemy musieli więcej, więc chociaż tyle. Okej, to był chyba. Run jakiś. Ładnie. Na mój miecz. Bardzo się to. A na pewno. Okej, tutaj był chyba łuk runiczny. Tutaj nie wiem, może coś było. Raczej tak. Bo mi z tych drzwi nie otwieram. A tak, ten mieczek był. Gdzie to z balustrady? Piąteczka, ładnie. Teraz się będzie trzeba przejść do Hewka i zobaczyć, jak my stoimy z kamieniami. Czy nie, na razie. Tam będzie ta klątwa pewnie. Ta. Tu jakiego questa tu nie mamy po co robić. Demonów ani nie będziemy używać, ani z tego zakończenia tym bardziej brać. Więc nie ma po co.
A więc schodzimy tutaj schodami, bo tam chyba też przy tych schodach był jakiś jeden item. Kamień chyba konkretnie. Odblokowujemy łaskę, ponieważ czemu nie? I idziemy dalej. Jeszcze szatel by jechał, bo czemu by nie? Na pewno skorzystam. Okej, okay, czy ja piątowymi drzwiami sobie na spokojnie wyjdę tam, gdzie chcę? Raczej tak. Okay, jeszcze kolejna piąteczka. No i ładnie, tutaj się z kamieniami spokojniliśmy. Wracało się tutaj przyjść. Dwie piąteczki, trzy szósteczki. Dobrze. Leciało. Wejdź do mnie. Trochę dużo życia. A, dosłownie więcej niż ten boss. A to jest chyba zwykły też ten Lion Delowy. Nie, dosyć dziwne. A nie, never mind. Zapomniałem, że rzuciłem sztyletem, a tam... atakowałem katanami. Cicho. O, no i teraz czas na... dosyć cięższą część. Okej, okay, jaki spadły. Ja prawdopodobnie też zaraz spadnę, albo zostanę zadziekany. O, tam są za odgłosy. Nie wiem, ale maleni umierają. Okej, okay, jakoś... O, dobra. Żeby się Marika zaakceptowała tylko. No jeszcze jej nie ma chwila. Dobra, jest już. Łatwo z wami. Okej, okay, czas na śmierć. Właśnie zobaczmy, jak ta Ena wygląda. Okej, okay, dosyć szybko już w akcji. No życia to trochę masz. A nie zdążyłem zaatakować. Ja się wyleczyć, muszę jeszcze Enę tą zbadać. Na pierwszy rzut oka nie wygląda, że ma dużą powierzchnię do brawoja. Spróbujmy tutaj w nią rzucić sztyletem i uniknąć tutaj. Chyba mi się uda, będzie wystarczające miejsce. Co? Are you kidding me? Serio? Przez... foga. No był, przecież one... super. Fajnie. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że to nie jest po prostu, nie wiem, że każda jedna istota ma tak, że możesz sobie atakować przez ściany, ponieważ gracz już kiedy próbuje atakować i na jego drodze stoi ściana, to atak się odbija. Kurczę, czemu bossowie, ale nie w ogóle żadni przeciwnicy tego nie mają. Super. Uch. Możesz nie być uniknięty, zwłaszcza kiedy robię podwójnego jump ataka. Okej, okay, uspokój się, było to Defola. Kurczę, za szybko chodzi chyba Defola, no właśnie. No nie jest gotowa. A jak chcę stać o dobrym miejscu, kiedy zacznie, ponieważ mi się wstaje, no to jest tragedia. Chętnie zdążymy się lepnąć. Ta walka w tym miejscu nie będzie nic fajnego. Znaczy no niby są tutaj długie korytarze, no ale trzeba w dobrym miejscu stać. Na, umówmy się, że było Defola. Dobrze wytajmingować nie jest zawsze rzeczą łatwą. Nie, mam dopiero w sumie 20 minut, więc jeszcze się z nią tutaj trochę pobijemy. I czy na to się coś uda? No tak, zapomniałem, że nie użyłem przy ostatnim, więc już na pewno nie miałem szans je zastanokować i musiałem ją uderzyć. Nie, wystarczy jej tyle, że to zabija?
Hello? Proszę? Nie, nie zrobisz. Za mało ci zabrałem, żebyś zrobił na pewno. Co innego teraz? Serio? Come on. Senio. Super, po tym jak mnie kurczę tutaj zapędziłaś, już nie ma miejsca, żeby sobie rolować w tył. Przeżyłem. Nie mogłaś od razu tego zrobić? Tylko myślałaś, jak już nie miałem gdzie się rolować? Nisu nie widzę, ani ja miejsca na uniki. Choć wracamy do światła i większej przestrzeni. A chodź. Możesz nieco szybciej. Nawet jej się unikać nie chcę. No come on, chodź szybciej. Było. Możesz tu w końcu przyjść. Nie chcę mi się majnować ani życia, ani noży. No nie wytrzymam z nią, czemu ona... Jak ją próbuję zwabić do miejsca, gdzie mogę z nią normalnie fajnie walczyć, to sobie idzie, kurczę, nic nie robi. Jak ja chcę ją zwabić atakami, to bum, nagle 50 tysięcy uników, ja już nie mogę uniknąć, ponieważ wyklejam animację i mnie dobije. No. Co to jest za taktyka? To jest honoru. Halo? Słucham? Czemu w ogóle za tym pierwszym zostałem trafiony? Przecież delay pomiędzy rozstąpem a rolem jest wystarczający, żeby uniknąć na atak maleni. Dlaczego więc się tak nie wydarzyło? Nie wiem. Mało, okej, okay, wystarczająco życia. Weź to teraz Waterfalla, please. Please. Patrz, i zrobi teraz, jak nie będę miał miejsca, gdzie uciekać. Jakim cudem to nie trafiło? I zarówno mój, jak i jej. No, super, teraz. No to już tutaj jest znacznie większe obejrzenie. Roki grania bez Igoru. Nie wiem, czy w dobrą stronę. No czemu ona tego teraz nie robi? To jest z nią nie tak. Zrób to! Może teraz. Nie, dalej będziesz ciągle kuje nadaszowała i mnie kopała. Wszedł Frost. Stan ci się zresetował. Zrobisz to w końcu? Albo robisz to teraz, albo już nie robisz do końca tej fazy. Okej, okay, dziękuję. Aha, fajnie, że mam miejsce na... Super. Temu mi się asystent w ogóle odpala. Nie wiem. Miejsca tutaj też jest bardzo dużo. Dlaczego ja podjąłem ten challenge? Nie wiem, sądziłem, że to będzie po prostu luźne coś w stylu walka ciągle z malenią, ale nie muszę ciągle się dawać zabijać albo alt-f4ować, kiedy ją przez przypadek zabiję. Ale nie, okazuje się po prostu, że jest to męczarnia, ponieważ malenia została dosłownie totalnie przygotowana tylko pod jedno pomieszczenie, w którym da się z nią walczyć, a każde inne to jest tragedia. Proszę.
oczywiście, że nie. Ale ty się atakować już nie chcę. Halo? Stunlock? Nie, oczywiście, że nie. I to zwłaszcza Zayan ataków. Wow, chyba w końcu zrobiła to w końcu normalnie przewidywalnie i w miejscu, gdzie mam miejsce na robienie uników. Może jest to znak, że w końcu to podejście będzie tym zwycięskim, ponieważ Melenia się znowu normalnie zachowuje tak, jak powinna. Tak, jeszcze przez ścianę przejdź. Bo się tutaj za, nie jestem za. Jeszcze dałem, że nie powinna zabije, bo nic tam nie widziałem. Okej, okay, pierwsza faza, jej. A dobrze się ustawić, żeby kwiatką uniknąć. Chyba przy to lecę. Chciałbym się wyleczyć, chciała być czas może. Co? Tak czy nie? No i dobra, nie wiem, co. Jeśli tylko nie wypił żadnego waterfalla w tej fazie i zrób to w momencie, kiedy albo w ogóle najlepiej nie rób, ale jeśli już musisz, to w miejscu, kiedy będę dobrze ustawiony, co? Co ty na to? Au, pani Kroll. Okej, okay, zdążę uniknąć, pomimo że piłem nic nie. Mam złe przeczucie, że zaraz po tym wykonało tej faula. Tu się mylił. Szczęście się pomyliła. Ej, to tu jest czas, żeby się wyleczyć. Wyleczyłbym się, bym nie zginął. Dosłownie jedyna kombinacja po tym ataku, którą mogła wykonać i mnie teraz zabić, kiedy nie miałem pełnego życia. Tak był. Tyle rzeczy mogła zrobić, ale nie. Musiała zrobić nieunikalny atak. Że właśnie ten atak jest kompletnie bez sensu, bo jak stoisz blisko niej, to albo unikasz automatycznie, ponieważ ma zwalone hitboxy, albo nie możesz go uniknąć, ponieważ jest za szybki. Więc takie średnie to jest. Trzeba być w końcu czas, żeby mi to atakować. Weź dasz, nie, potem waterfall ich dajesz. Okej, teraz też może być waterfall, pasuje. Super, tylko jestem trochę pod kątem. Okej, wystarczająco i to o wiele wystarczająco. Perfekcyjnie byś mi powiedział. Nie. Cierpliwość na spokojnie, sobie poczekam, chodź do światła i dużej przestrzeni. Nie zamierzam się znowu w to bawić. Możesz nie chodzić na boki, tylko przyjść do mnie. Dziękuję. W sumie zaraz będzie trzeba kończyć, nie wiem, jeszcze z jedna, dwie, trzy próby i kończymy. Miejmy nadzieję, że ta już będzie ostatnią i nie będzie trzeba robić więcej. Fuck you. Masz humor. Kaja spadasz ze schodów. Miejmy nadzieję, że to nie jest oznakowo tej forla, co?
cupę. Jakim cudem ona podczas pierwszego challenge'a skręciła o 180 stopni? Dosłownie leciała w tamtą stronę i nagle tam się odkręciła. Podczas pierwszego challenge'a. Ona takie manewry może robić tylko podczas trzeciego, żeby zrobić taką akcję potrzebuje co najmniej dwóch pierwszych. Nie wiem, ale generalnie to podejście tak było dziwne, już wcześniej się dziwnie zachowywała. Ale dosłownie to było po prostu najgorsze, rzucam w nią sztyletem, nic nie robi, okej, czyli nie zrobi WTF-u, ona biegnę, skacze, kupię na WTF-u. No tak, nowego sprawy właśnie cały skill z Malenią opiera się na tym, że nie na bieżąco się reaguje na jej ataki, ponieważ one są za szybkie, żeby je kontrować na bieżąco, tylko właśnie na takiej podstawie, że się je wszystkie... Okej, czyli już tutaj o bieganiu i dostawaniu paru obrażeń nie ma mowy. Tylko na takiej podstawie, że się zna różne kombinacje, które wykonuje po sobie, wie jakie ataki na ile życia wykonuje i wtedy się na to przygotowuje, tylko no właśnie tutaj się nie da, jak robi takie dziwne akcje. To jej się ostatnio zdarza coraz częściej. A jeszcze jak na dodatek dochodzi taka Aena, która dla niej jest kolejną nową rzeczą, którą bierze pod uwagę i której nie ma jak przewidzieć, no to jest problem. Amina. Aha, super. Miałem dużo życia, jak ktoś zauważył. Prost, hello. Nie ma. Wcale nie dostała na początku. Wcale już jej nie uderzyłem wystarczającą ilość razy uczy. Nie, ani trochę. Łatwo schody. A daj przychodzę do tej pola, ona... Weź ta razy, byłoby perfekcyjnie. Ale nie zrobimy, może już ma wystarczające życie. A jak podejdę, zacznę atakować, to już zaraz się odpali. To co, może teraz? Nie, teraz to tutaj w ogóle nawet... No zrób coś, cokolwiek. Dobrze. Wystarczająco miejsca. Co tu się dzieje, no? Come on! Robię dosłownie w przeciwnym kierunku niż się... O, leci. Bez żadnych stopów, ona nie ma fizycznie żadnej możliwości na trafienie mnie i ze stanlokowanie. Ja nie wiem, co jest to, a no nie tak, czy ja się na niej zacinam, czy co się dzieje. Ale animacja rola się rozgrywa poprawnie. Więc o co tu chodzi? Nie, walka z nią naprawdę nie jest kompletnie w ani najmniejszym stopniu dostosowana do jakiejkolwiek areny poza jej własną. To jest problematyczne. No rozumiem, że oryginalnie się tej gry nie moduje i walczy się z Malią w jej własnym, naturalnym środowisku. Ale come on, ten boss i tak powinien być zaprojektowany, no tak, że wszędzie będzie działał. Nie, chodź do światła. W ogóle ile może już rzucałem na samą jedną walkę. Znaczy no w sensie na jednego bossa, walk to kilka już. Mam bliżej. Jak nie chcesz podejść, to będziesz cierpiała. Możesz tam nie uciekać. Łatwo. Miała druga faza od w sumie już dłuższego czasu. Ile raz mieliśmy drugą fazę? Chyba jeden raz i było naprawdę blisko. Nie pamiętam, że to było naszym wtedy skinem. Chyba na OTF-u po prostu. Jak zwykle. W tym czasie zrobionym.
Okej, to było dziwne, aczkolwiek przeżyłem. Dobra, chyba nawet w dobrym miejscu są duchy, mam miejsce z sobą, wystarczające chyba. Tak, spokojnie, nawet ona nie doleciała, czyli to było dużo miejsca. Nie był najlepszy pomysł, kwiatek byłby nawet ok, dałby więcej możliwości do ataku, a i tak by ten cios wszedł. Ej, no cóż, szkoda. Dobra. GG. Tak właśnie czułem, że jak zwykle będzie skończył nagrywać, bo już jest późno. W sensie odcinek już ma dłuższy czas i akurat jedno jeszcze podejście się uda. No i mamy staminkę większą, ładnie. Aczkolwiek cały czas niewystarczającą. A 150 znowu za mało, w każdym razie już będziemy kończyć. W każdym razie udało się... Czemu już zawstanił z łaski ten... zlokował kamerę na tej malenie, nie wiem, dosyć dziwne. W każdym właśnie razie udało nam się na tym filmie zabić malenie pierwszą eldeńską władczynię. Znaczy eldeńską prawdawną dobę, zatruszył nas własnych z Elden Ringiem. Jak w sumie... Okay. Teraz się zastanawiam, czy nawet sam Elden Ring w polskim tłumaczeniu nazywa wszystko eldeńskie zamiast po prostu prastare. Nie wiem, czekaj, mogę to sprawdzić? Czekaj. Jest jakiś item... Nie wiem w sumie. Ja chyba nie mam. Mi nie tak odebrał. Gdyby przypominać nazwy itemów i czy może właśnie jakoś połują, ale chyba nie. Dobra, mniejsza z tym. W każdym razie już dziękuję za uwagę. No i naja.